Szczęść Boże, Ewelina Wiśniewska. Rozpoczynamy informację dnia. Dzisiaj mają ruszyć pierwsze ekshumacje ofiar katastrofy smoleńskiej. Ekshumowane będą ciała prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego żony Marii. Prokuratura planuje przeprowadzenie wszystkich sekcji zwłok w ciągu roku. Prokuratorzy prowadzący śledztwo smoleńskie chcą przeprowadzić ekshumację i sekcję zwłok 83 ciał ofiar katastrofy smoleńskiej. Cała procedura potrwa rok. Przeprowadzenie w tej sytuacji sekcji zwłok jest obowiązkiem prokuratora. Ekshumacje są niezbędne. Tuż po katastrofie strona polska nie przeprowadziła sekcji zwłok, a ich wyniki powinny być jednym z głównych dowodów w śledztwie. Sekcja ma zmierzać do ustalenia przyczyny zgonu, mechanizmu zgonu. To są absolutnie priorytetowe rzeczy. Badania mają być kompleksowe. Przeprowadzi je zespół 14 biegłych z zakresu medycyny sądowej, w tym specjaliści ze Szwajcarii, Belgii i Portugalii. Niektórzy z nich pracowali przy sekcjach zwłok ofiar malezyjskiego samolotu zestrzelonego przez Rosjan nad Ukrainą. Światowej klasy specjaliści medycyny sądowej, którzy podejmą między innymi próbę, no nie próbę, no po prostu dokonają tego, obrazowego badania zwłok, między innymi przy użyciu tomografii komputerowej. Biegli przeprowadzą także badania toksykologiczne i genetyczne. Chcemy doprowadzić do sytuacji, kiedy będziemy mieli absolutną jasność, że wszystkie ciała i wszystkie fragmenty ciał, które znajdują się w trumnach, będą przebadane pod względem genetycznym i będziemy mieli pewność, że i również rodziny ofiar będą miały pewność, że w tych trumnach pochowane są szczątki ich bliskich. Po przeprowadzeniu w Polsce 9 sekcji zwłok okazało się, że Rosjanie zamienili ciała 3 osób. W przypadku kolejnych kilku ofiar sfałszowali dokumentację medyczną. Dlatego większość rodzin spodziewa się, że planowane działania prokuratury przybliżą nas do prawdy. Ekshumacje ofiar katastrofy smoleńskiej dzielą niestety rodziny ofiar katastrofy. Część z nich protestuje przeciwko ich przeprowadzeniu. Prokuratura rozumie ból bliskich, ale jednocześnie podkreśla, że ta czynność jest niezbędna, bo tuż po katastrofie strona polska nie przeprowadziła sekcji zwłok. Jeszcze w tym roku będzie także ekshumowane ciało wiceministra kultury Tomasza Merdy. Ja sama składałam przed laty, jak tylko przyszły do Polski dokumenty rosyjskie, wniosek o to, żeby potwierdzić tożsamość mojego męża. Wówczas nie było po temu właściwego klimatu politycznego. Dzisiaj mam szansę dowiedzieć się, kogo tak naprawdę pochowałam i godnie pochować mojego męża. Na ekshumację nie zgadzają się rodziny 17 ofiar katastrofy. Wdowa po Tomaszu Mercie, który zginął w katastrofie smoleńskiej, podkreśla jednak, że to ekshumacje są dla wielu rodzin szansą na odzyskanie spokoju. Pewna część rodzin zamknęła ten rozdział pod tytułem Smoleńsk już w 2010 roku. Odzyskali spokój, odeszli od tej tragedii. Dla nas to blisko 7 ostatnich lat, to była nieustanna gehenna, nieustanne pytania, wątpliwości, niepewność. Oni mieli przez te 6 lat spokój i teraz ten spokój im ktoś zakłóca. My różnimy się o tyle, że myśmy tego spokoju nie mieli. Myśmy mieli ten koszmar wątpliwości i dziś dopiero mamy szansę na odzyskanie spokoju. Część rodzin ma wiele zastrzeżeń do prac prokuratury za czasów rządów PO-PSL. Obserwuję od wielu miesięcy to, jak działa zespół prokuratorów pod kierunkiem prokuratora Pasionka i myślę, że pracuje rzeczywiście solidnie, bezstronnie i zgodnie z wszelkimi procedurami i tylko straszny żal, że w ten sposób nie pracowała prokuratura 6,5 roku temu. Wdowiec po Aleksandrze Natalii Świat, Jacek Świat, liczy, że ekshumacje pozwolą poznać prawdę o smoleńskiej tragedii. W Bydgoszczy powstaje Centrum Wojskowych Dronów. O sprawie informuje nasz dziennik. W zeszłym tygodniu minister obrony narodowej Antoni Macierewicz poinformował, że resort zamierza kupić 1000 dronów dla polskiej armii. Bezzałogowce miałyby wzmocnić wojska operacyjne i przyszłe wojska obrony terytorialnej. Liczymy na to, że dzięki temu będzie nasza armia, nasze zdolności bojowe takie, byśmy byli w stanie obronić się przed
każdym zagrożeniem. Jak informuje nasz dziennik, prace badawcze i produkcję dronów mają koordynować Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 w Bydgoszczy. W ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej w bydgoskich zakładach utworzono Centrum Kompetencyjne Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych. Centrum ma koordynować projektowanie systemów bezzałogowców, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, produkcję i serwisowanie dronów oraz ich integrację, modernizację i modyfikację. Wybór bydgoskiego zakładu na koordynatora systemów bezzałogowych samolotów lub śmigłowców nie jest przypadkowy, gdyż mają one duże doświadczenie i potencjał w produkcji dronów, a na rynek produkują kilka bezzałogowców E-330, Drost i Sowa. Teraz chodzi o unowocześnienie tych maszyn i zwiększenie ich możliwości obserwacyjnych i bojowych. Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 produkują drony także z myślą o innych służbach mundurowych oraz na rynek cywilny. Już dziś w kinie Kinoteka w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbędzie się premiera filmu fabularnego Zerwany kłos, którego producentem jest Fundacja Lux Veritatis. Film opowiada historię polskiej męczennicy, patronki ruchu Czystych Serc, błogosławionej Karoliny Kuskówny. Premiera filmu wpisuje się w rocznicowe obchody śmierci błogosławionej przypadające 18 listopada. Wszystko zaczęło się 2 lata temu po premierze spektaklu teatralno-filmowego Brat Naszego Boga na motywach dramatu Karola Wojtyły. Po premierze wybiegaliśmy w przyszłość, mając przed sobą w perspektywie Światowe Dni Młodzieży w Krakowie oraz 1050-lecie Chrztu Polski. I te dwie okoliczności zainspirowały nas do tego, aby przygotować film. Z tych dwóch dat wybraliśmy Światowe Dni Młodzieży jako te bardziej bez precedensu w historii Polski, także polskiego Kościoła. I na tę okoliczność, jako wotum wdzięczności dla Ojca Świętego Franciszka, pragnęliśmy przygotować ten film. Akcja Zerwanego kłosa przenosi nas w czasy I wojny światowej. Tytułowa bohaterka filmu to Karolina Kuskówna, która w wieku 16 lat, broniąc swojej wiary i czystości, zostaje bestialsko zamordowana przez cesarskiego żołnierza. W rolę patronki polskiej młodzieży wciela się Aleksandra Hejda. Staraliśmy się jak najbardziej odzwierciedlić to, co Karolinę spotkało. Myślę, że warto, żeby czytelnicy, ci, którzy zechcą obejrzeć nasz film, przede wszystkim zwrócili uwagę na to, jak straszną Karolina poniosła śmierć. To była naprawdę śmierć męczeńska, jak głębokie miała rany w swoim ciele, ile ich miała. I myślę, że sama właśnie jej postać zwróciła też moją uwagę na to, ile ta dziewczyna miała w sobie odwagi i ile chciała przekazać nam, dzisiejszej młodzieży. W filmie grają nie tylko studenci, absolwenci toruńskiej uczelni, ale i wybitni aktorzy scen polskich. Muzykę do filmu skomponował Krzysztof Aleksander Janczak. Konsultacji artystycznej projektowi udzielił Michał Lorenz. Autorem zdjęć filmowych i montażystą obrazu jest Julian Kucaj z telewizji Trwam. Ziemia, więc zaprzyj się siebie, zacznij żyć tak. Premiera filmu już dziś w kinie Kinoteka w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Zachęcam do tego spotkania. Do spotkania. To nie chodzi o to, żeby usiąść w fotelu, kupić sobie coś do jedzenia i szeleścić tam folią, tylko żeby się spotkać z historią, z postacią. Warto. Może ona zainspiruje do tego, żeby lepiej ją poznać i żeby lepiej poznać samego siebie. Producentem filmu Zerwany kłos jest Fundacja Lux Veritatis, nadawca telewizji Trwam. Film powstał dzięki wsparciu z 1% podatku dochodowego przekazanego na rzecz Fundacji Nasza Przyszłość. Wczoraj wieczorem w Brukseli odbyło się nieformalne spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej poświęcone konsekwencjom zwycięstwa kandydata republikanów Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA. Spotkanie zwołała szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini, bo zwycięstwo Trumpa wywołało w Unii obawy o przyszłość relacji transatlantyckich. Nie wszyscy szefowie dyplomacji państw Unii Europejskiej przyjechali na wczorajsze spotkanie. Zabrakło m.in. brytyjskiego ministra Borisa Johnsona, który, jak podało MSZ w Londynie, nie uważał, by tego rodzaju dyskusja w Unii Europejskiej była konieczna. Po zakończeniu spotkania także minister Witold Waszczykowski ocenił, że wybory w Stanach nie są problemem, który wymagałby pilnej dyskusji w gronie ministrów spraw zagranicznych. Ja wypowiedziałem się dzisiaj na tym spotkaniu, iż Europa ma wiele problemów, ale na pewno nie z Ameryką. Jakkolwiek byśmy uważali Donalda Trumpa za człowieka, który nie jest aniołem, no ale nie jest też dzieckiem specjalnej troski, który wymaga specjalnych
relacji specjalnych dyskusji. Podkreśla szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski. Jak mówi, Unia Europejska ma o wiele poważniejsze problemy, m.in. ze strefą euro, wspólną walutą, instytucjami, planowanym wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii, nierozwiązanymi konfliktami w sąsiedztwie, jak konflikt rosyjsko-ukraiński, syryjski czy sytuacja w Libii, a także przyszłością Partnerstwa Wschodniego. To są wszystko problemy, którymi powinniśmy się zajmować, ale nie akurat wybory w Stanach Zjednoczonych, w kraju, który to jest kraj ugruntowanej demokracji. Nikt nie kwestionuje przebiegu przecież kampanii wyborczej, nikt nie kwestionuje wyniku wyborczego. W związku z tym wydaje mi się ta specjalna troska w tej chwili Unii Europejskiej na temat relacji ze Stanami Zjednoczonymi trochę przesadzona. Tym bardziej dla nas jest to, wydaje się, przesadzone, dlatego że Polska akurat jest bardzo wiarygodnym członkiem zarówno Unii, jak i NATO. Wydajemy 2% PKB na bezpieczeństwo państwa, a to oznacza, że również jesteśmy ważnym elementem obrony całej flanki europejskiej. Minister Waszczykowski podkreśla, że Donald Trump z pewnością pójdzie w ślady swoich poprzedników i będzie domagał się od europejskich sojuszników większych nakładów na obronność. Szef polskiej dyplomacji podkreśla, że pomysł utworzenia europejskiej armii, który powraca po wyborach w Stanach, to odległa przyszłość. Obecnie Unia może rozmawiać o rozwiązaniach pośrednich, jak wspólna straż graniczna i przybrzeżna, wykorzystanie grup bojowych, które dotąd nie zostały użyte, czy wzmocnienie współpracy wywiadowczej. Jest wiele środków, które najpierw trzeba wykorzystać, żeby doprowadzić kiedyś, być może w przyszłości, do wspólnej armii. Witold Waszczykowski odrzucił też koncepcję, by polityka obronna Unii Europejskiej była budowana przez współpracę mniejszych grup państw. Jak mówił, to powinna być wspólna polityka Unii Europejskiej. Unia powinna reagować na wszystkie zagrożenia jednakowo. Zastrzegł jednocześnie, że propozycje dotyczące unijnej polityki obronnej nie mogą prowadzić do utraty kompetencji państw członkowskich. Nie możemy się pozbyć naszych środków, naszego przemysłu na rzecz jakichś instytucji, które są nieokreślone, jakichś idei, które są nieokreślone, które nie bronią jednakowo Europy ze wszystkich kierunków geograficznych. Dziś w Brukseli odbędzie się regularne spotkanie ministrów spraw zagranicznych poświęcone m.in. polityce bezpieczeństwa i obrony, sytuacji w Turcji oraz przyszłości Partnerstwa Wschodniego oraz konfliktowi w Syrii. A już za chwilę prognoza pogody, kolejne wydanie informacji dnia. W samo południe czekam na Państwa i do zobaczenia. Szczęść Boże, Magdalena Rząd, zapraszam na prognozę pogody. Czeka nas pogodny, ale chłodny dzień. Od 1 stopnia na Podkarpaciu do około 3-4 na zachodzie i Pomorzu. Śnieg możliwy na Suwalszczyźnie, natomiast w północnych krańcach Warmii i Mazur możliwe opady deszczu. Będzie wiał słaby i umiarkowany, a na wybrzeżu dość silny wiatr ze zmiennych kierunków. Ciśnienie zacznie spadać i wyniesie około 1034 hektopaskali. A teraz zapraszam na przegląd regionów.